Kościuś ma dreptania w domu, skrzat, borówka, piecuch miły. Rzuca fotel i bambosze, cztery kąty go znudziły. Choć wychował się za piecem, to poznawać chce przyrodę. Dziarskim krokiem skrzat, borówka rusza dzisiaj po przygodę. Za nią ścieżką, lisim szlakiem, dzielny krasnal iść zamierza. Poprzez łąki całe w kwiatach i przez lasy pełne zwierza. Dawno, dawno temu skrzaty mieszkały w wielu domach. Pomagały gospodarzom, opiekowały się dziećmi i dbały o zwierzęta domowe. A dzisiaj skrzatów jest dużo, dużo mniej. I niełatwo je spotkać, ale nam się udało. Czy pamiętacie skrzata borówkę, który wędruje po kraju? Poznaje przyrodę, rośliny, zwierzęta i miejsca, gdzie żyją inne skrzaty. I chociaż bardzo lubi siedzieć w domu, to coraz chętniej wybiera się na dalekie wycieczki. Ciekawe, gdzie wybierze się dzisiaj? Cześć, dzieciaki! Przyznam się wam, że polubiłem to wędrowanie. Odwiedziłem już wiele ciekawych miejsc, a dzisiaj chciałbym polecieć na wrzosowiska. Czekam na zaproszenie, a może już przyszło? Biegnę do mojej skrzynki pocztowej. Jest! Przyszło! Kochany Borówko, słyszałam, że chcesz zobaczyć wrzosowiska. Bardzo się cieszę i zapraszam cię do mojej wrzosowej krainy. Przylatuj do mnie, a szybko na ptasich skrzydłach. Czekam na ciebie niecierpliwie. Twoja Wrzosia. Dzieci, lecimy? Ciekaw jestem tych wrzosowisk bardzo. Skrzacie podróże, małe i duże, szybko na sójce polecieć w górze. Na ptasich skrzydłach frunąć wygodnie, zamiast wciąż dreptać całe tygodnie. Ojej, ile wrzosów! Ale gdzie jest Wrzosia? Poczaruję trochę. Czary mary, wrzosowe czary! Witam cię, witam, kuzynie miły. I radam bardzo, że cię, Borówko, wrzosy zachwyciły. To jest pięknie, tak fioletowo. Wrzosowo chciałeś rzec, bo to wrzosowisko właśnie. Pokażesz mi je? A jakżeby inaczej, miły Borówko, to moja kraina. Drzewa tu nie rosną, a jeżeli to z rzadka. Rośnie tu za to moc małych krzewinek, wrzosami zwanych. Piękne są, prawda? Bardzo je lubię i lubią je owady. Ach, pełno ich tutaj i wszystkie bardzo lubią wrzosowy nektar. Poza owadami czy inne zwierzęta tu żyją? Bo na oko to straszne tu pustkowie. A pewnie, że żyją. Wiele ich tu jest. O owadach już ci mówiłam. A jak są owady, to są i zwierzęta, które na nie polują. Ropuchy i jaszczurki. Są tu też żmije. Trzeba tylko uważnie patrzeć, bo chowają się, gdy słyszą, że ktoś nadchodzi. O, widzisz? Jaszczurka. Nie bój się nas, jaszczureczko. Oj, tam ktoś groźny na nas zerka. Masz rację, że groźny. To tygrzyk paskowany. Dorodne pajączysko. Bardzo trudno go spotkać. Taki mały tygrys. Żółty w czarne paski. Rozpina swoją pajęczynę wśród wrzosów i traw. I poluje na owady. Jeszcze mnie ugryzie. Niech lepiej cię nie gryzie, bo to jadowity pająk. O, matko skrzatko! A tak, nawet grubaśną ludzką skórę potrafi przebić. Ale nie bój się, bo na skrzaty nie poluje. Nawet jak mu w pajęczynę wpadnę, krzywdy mi nie robi. Ale może lepiej mu w tę pajęczynę nie wpadajmy, co? No dobrze, już dobrze. To ci o innych zwierzętach opowiem, co na wrzosowiskach żyją. Wrzosiu, cicho! Tam pod krzaczkiem siedzi ptak, ale jest wielki. Dzieci, widzicie go? Co to za ptak? To cietrzew. Przypatrz mu się dokładnie, bo pewnie nie wiesz, że to ptak chroniony. Jest piękny. A jakie jeszcze wielkie ptaki tu żyją? Głuszce. Ale nie ma ich dzisiaj. Wczesną jesienią zbierają się tu do odlotu żurawie. A jak kto ma szczęście, to i spotkać może bardzo dziwnego ptaka. Derkacza. Płaskie to jak deszczuka. I między krzewinkami i trawami się przeciska.
Głos ma śmieszny, bo jakby skrzypienie przypomina. To też bardzo rzadki ptak i chroniony. O, jeleń przyszedł, widzisz? Często tu do nas zagląda. A tam przy pagórku coś mi mignęło. To rodzina dzikich królików ma tam swoje nory. Często do nich wpadam i małymi króliczkami się zajmuję. Kołysanki im do snu śpiewam. No nie, znowu wąż! O tam, na mchu leży. Nie podejdę tam, bo się węży boję i już. Borówko, ale to wcale nie jest wąż. Tylko co? To padalec, beznoga jaszczurka. Ale i tak wolę się do niej nie zbliżać. Nie to, żebym się bał, nie. Wolę posiedzieć sobie o tu. Tylko nie usiądź na pszczółce, bo pełno ich tutaj. Gdy zaczynają kwitnąć wrzosy, to od pszczół aż się roi, bo bardzo lubią zbierać ich pyłek i potem miód z niego robią. A jak smakuje? Pysznie. Może nie jest bardzo słodki, może nawet leciuchno goryczkowy, ale pachnie wrzosem cudnie. Miód wrzosowy zdrowy jest bardzo. Pożyteczna to roślinka. Kiedyś robiono z niej barwniki do farbowania materiałów. To dzięki wrzosom nasi dalecy kuzyni z Krzaty Szkockie miały takie piękne, kolorowe, kraciaste spódnice zwane kiltami. Zobacz, zobacz. Jest tu ktoś, kto ci o wrzosowisku też opowie. To moja dobra znajoma pani Paulina. Pani Paulino, już idziemy do pani... Witam, witam. To jest mój kuzyn z Krzat, Borówka. Dzień dobry. Witajcie, Wrzosiu i Borówko. Bardzo mi miło, że mogę się dzisiaj tutaj z wami spotkać. A jesteśmy dzisiaj na wrzosowisku. Wrzosowiska to są takie miejsca, gdzie rośnie bardzo dużo wrzosu. Na wrzosowiskach bagiennych wrzosowi towarzyszą rozmaite rośliny bagienne. A dzisiaj jesteśmy na suchym wrzosowisku, które powstało na piasku. Akurat to wrzosowisko powstało na wydmie piaszczystej, czyli na takiej górze piachu nawianego przez wiatr. I tutaj wrzosowi towarzyszy przede wszystkim mącznica lekarska. Jest to bardzo rzadka roślina i dzięki niej te wrzosowiska nazywane są właśnie wrzosowiskami mącznicowymi. A dlaczego mącznicę nazywamy mącznicą lekarską i dlaczego jest taka rzadka, opowiem wam za chwilę. Bardzo jestem ciekaw tej mącznicy. Mogę ją zobaczyć z bliska? To jest właśnie mącznica lekarska. Jej lecznicze właściwości odkryli podobno Wikingowie. I być może to właśnie przez nich jest ona teraz taka rzadka, bo wszyscy ją zrywali. A wiecie dlaczego? Dlatego, że herbatka z liści mącznicy zabija bakterie. I można nią przemyć na przykład skaleczenie, jeśli się skaleczycie. A jeśli z powodu bakterii boli was coś w środku, albo macie problemy z siusianiem, to wtedy taką herbatkę z liści mącznicy można wypić. Jaka pożyteczna roślinka. A Wrzosia mówiła, że tu kiedyś rósł las. Naturalnie, wszędzie tutaj powinien rosnąć las. Wrzos może rosnąć w lesie, ale to wtedy nie jest wrzosowisko. Żeby powstało wrzosowisko, las musi zniknąć. To wrzosowisko powstało na przykład po pożarze, który był tutaj bardzo dawno temu i zobaczcie, ten las już tutaj wraca. Rosną tutaj nawet już malutkie sosenki. Żeby zachować to wrzosowisko i żeby las nie wrócił na nie, potrzebny jest człowiek. Człowiek wpuszcza na przykład na wrzosowisko zwierzęta, które zjadają wszystko, co próbuje na nim wyrosnąć. Takimi zwierzętami mogą być na przykład owce. Jest nawet specjalna rasa owiec, którym nie przeszkadza to, że wrzos jest taki twardy. I takie owce nazywamy wrzosówkami. Co jeszcze tu rośnie ciekawego? Każde wrzosowisko składa się z dwóch pięter. Wyższe piętro tworzy przede wszystkim wrzos, a niższe piętra mchy i porosty. Na wrzosowiskach mokrych głównie mchy, a na wrzosowiskach suchych porosty oraz różne płożące się rośliny, takie jak mącznica. Bardzo fajnym porostem jest na przykład chrobotek, który nazywa się chrobotkiem dlatego, że bardzo fajnie chrobocze, gdy się na niego naciśnie. To papa Wrzosiu, papa Borówko. Ja już muszę iść. Wy sobie zostańcie i pooglądajcie jeszcze to piękne wrzosowisko. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy za opowieść. Oj, byłabym zapomniała. Mam dla ciebie układankę. Mam nadzieję, że zapamiętałeś wszystko, co ci mówiłam i pokazywałam na wrzosowisku. Słuchałem i patrzyłem uważnie. Przyjrzyj się temu wrzosowisku, bo za chwilę wszystko się rozsypie. Wszystko zapamiętałem i raz, dwa ułożę z powrotem. Najpierw tygrzyk na pajęczynie.
Potem sowa, co lata nad wrzosowiskiem. O, tu drzewa i lisek. No i oczywiście wrzosy. Tego ptaka znam, to cietrzew. A o tym słyszałem, to głuszec. Ale tutaj nie pasuje. O, tutaj pasuje. No i jeleń. I wrzosowisko jak żywe. Bardzo tu pięknie, Wrzosiu. To przybywaj częściej i zapraszam. Muszę już wracać. Jeszcze chwilka, Borówko. Przecież ci coś obiecałam. Czary mary, wrzosowe czary, czar pachnący, liliowy jak miód, wrzosowy. To dla ciebie. Jedz na zdrowie. Dziękuję. Dzięki za gościny, za pyszny miód wrzosowy i bukiet fioletowy. Poproszę dzieci, to mi ułożą i zasuszą. Całą zimę wrzosowiska wspominał będę. Kiedyś rosły tutaj sosny, lecz je ścięto siekierami. Fioletowe morze kwitnie, wrzośce rosną tu z wrzosami. Wrzosowisko również mamy, tam gdzie bagna dawniej były. Człowiek w nich wykopał rowy, które bagna osuszyły. Pośród wrzosów wciąż się krząta i kwiatuszki im zapyla moc owadów. Każdy pędzi, pcha się pszczoła przed motyla. Dzięki pszczołom miód wrzosowy pszczelarz mądry w słoje leje. Miód to zdrowy, dzięki niemu, gdy ktoś chory ozdrowieje. Wrzosowisko również domem jest dla już rzadkiego zwierza. Cietrzew, dergacz, czasem głuszec na swych skrzydłach je przemierza. To są ptaki dziwaki, ptaki wrzosiaki. Zrobili je Tosia i Mateusz. Jeżeli chcecie, też możecie sobie takie zrobić. To wcale nie jest trudne, ale potrzebne wam do tego będą gałązki wrzosu w różnych odcieniach. Żołędzie, szyszki, nożyczki, flamastry i koniecznie kolorowa plastelina. Tu jestem, widzicie mnie? Widzimy cię. Dzisiaj będziemy robić wrzosowe ptaki dziwaki. Najpierw trzeba plastelinę mocno ugnieść. Ja zrobię z niej taki wałek. Ja też robię wałeczek z plasteliny. Z tego wałeczka zrobię tułów ptaka, głowę i dziób. Nasze ptaki będą miały ogony z gałązek wrzosów. Plastelina jest miękka i gałązki wchodzą bardzo łatwo. Mój ptak jest już prawie gotowy. O, tu będzie miał dziób. No i zrobię mu też oczy. A oczy robi się z takich maleńkich kuleczek plasteliny. Najpierw przylepia się czarną kuleczkę i robi się z niej placuszek. Na ten placuszek przylepiamy białą kulkę plasteliny, a potem robimy taką tycią kuleczkę i też ją przylepiamy. I widzicie, jak nasz ptak się patrzy? Z gałązek można robić też skrzydła. Musicie poprosić mamę o kilka gałązek wrzosu. Na pewno wam da. A jak nie macie wrzosu, to możecie wziąć inne małe gałązki. O, jak śmiesznie wygląda w tej czapce. Właściwie to ma berecik. Moje dwa ptaki już są gotowe. Borówko, podobają ci się nasze ptaki? Bardzo mi się podobają. Teraz zrobimy następny szyszek. Najpierw ugniotę plastelinę, żeby była miękka, a potem wlepię ją w szyszkę. Tu będzie ogon mojego następnego ptaka. Żeby ptak się nie przewracał, to trzeba go obkleić plasteliną od spodu. A szyję ptaka zrobimy z innej, malutkiej szyszeczki. Ja też mam taką szyszkę. A głowę zrobię z żołędzia. Ja też zrobię głowę z żołędzia i jeszcze narysuję na nim oczy. Te ptaki też będą miały berety. Najładniejsze berety są z żołędziowych czapeczek. No i zobacz, Tosiu, mamy całe stado wrzosowych ptaków. Mateusz, to są ptaki dziwaki. Bardzo mi się podobają. I bardzo bym chciał, żebyście zrobili ich więcej. Są takie kolorowe i mają kolorowe ogony. Zróbcie sobie też ptaki dziwaki. Pora się już żegnać. Do następnego spotkania i wspólnego wędrowania.
Cześć, dzieciaki. Dość już ma dreptania w domu, skrzat borówka, piecuch miły. Rzuca fotel i bambosze, cztery kąty go znudziły. Choć wychował się za piecem, to poznawać chce przyrodę. Dziarskim krokiem skrzat borówka rusza dzisiaj po przygodę. Skrzacie podróże, małe i duże, szybko na sujce polecieć w górze. Na ptasich skrzydłach frunąć wygodnie, zamiast wciąż dreptać całe tygodnie.